Szanowni Państwo, serdecznie witam wszystkich na ostatnim w tym roku spotkaniu z cyklu Kontekst, jedynym takim webinarze o archeologii, historii i poszukiwaniach. Nazywam się Radosław Biel, jestem redaktorem czasopisma Archeologia Żywa i domyślam się, że chyba każdy pośród naszych dzisiejszych widzów wie, czym jest miecz zasadniczo. Ba, pomimo tego, że żyjemy w XXI wieku, mogą się niektórzy pewnie podzielić niejedną niesamowitą historią, w której jakiś miecz pewnie odgrywał kluczową rolę. Często zresztą nosząc tak imponujące imiona jak bardzo znany Excalibur czy Durendal, albo o wiele nowsze żądło Frostmourne Zangetsu czy Długi Pazur. Jeśli macie jakichś swoich ulubieńców, to oczywiście nie krępujcie się, dajcie znać w komentarzach. Szczególnie jeśli dotyczy to egzemplarzy może osobistych, równie cennych mieczach, które co prawda chyba nigdy nie pomogą w uratowaniu świata, ale na pewno ich brak zostałby zauważony w Muzeum Górnośląskim Bytomiu, szczególnie, że są one do końca grudnia bohaterami wystawy najcenniejsze, opowiedzą już pracownicy tej placówki, którymi są dzisiejsi goście, archeolog, kierownik działu archeologii, od dwóch dekad związana ze wspomnianym muzeum, wiceprezes Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, która w roli prelegentki zawita do kontekstu po raz drugi. Beata Badura, witamy. Bardzo mi przyjemnie. Oraz super, również archeolog pracujący w Muzeum Górnośląskim Bytomiu, związany z Górnośląskim Oddziałem SNAP-u, którego badania koncentrują się na obszarze Górnego Śląska, a od tego numeru również archeologii żywej został autorem piszącym tekst właśnie o mieczach. Jarosław Święcicki, witamy. Bardzo miło. Drodzy goście, miło mi powitać Was w imieniu moich widzów, w naszych skromnych progach. Od razu mam pytanie do Was, o które wspominałem, że będę o tym mówił, ale nie powiedziałem, że będę miał pytanie. Dlaczego muzealnym mieczom nie nadajemy jakichś epickich imion? Czy może muzealnicy nadają, ale nikomu się nie przyznają? Jak to jest? To może ja odpowiem. Oczywiście miecze oficjalnych imion nie posiadają, natomiast my jako muzealnicy, osoby, które dbają o nasze miecze jak o własne dzieci, imiona czasami nadajemy. I tutaj nie będziemy zdradzać może jakie to imiona. Myślę, że słuchacze będą mieli okazję wymyślić może, albo może się też może domyślą, się coś domyślą po kształcie, po wyglądzie. Także jeden rzeczywiście z mieczy najstarszy w naszych zbiorach przypomina z wyglądu ptaka. Jakiego? Może się Państwo domyślicie. Jest bardzo sugestywny. Dobrze. Tak jak już Beata zasugerowała, gości już ostrzegłem. Drodzy widzowie, od czasu do czasu, co całkowicie pochwalam, dajecie nam w komentarzach upust swojej kreatywności. Jak możecie się domyślić, nie zna ona żadnych granic. Dzisiaj przy okazji opowieści o tych konkretnych zabytkach zbieramy w takim razie propozycje imion dla każdego z prezentowanych mieczy. Z góry zapowiadam, że nie przewidujemy żadnych nagród, co byście sobie nie myśleli, że chcę was nic nie przekupić do pozostawiania większej liczby komentarzy tylko po to. A żadna z propozycji nie stanie się nazwą oficjalną, ale może któraś przygnie, chociaż nieoficjalnie, nigdy nie wiadomo. Zobaczymy, co kryją umysły i klawiatury. Dwa zdania jeszcze organizacyjne, których nie mogę pominąć, bo później będą się mnie dopytywać albo przypominać. Archeologia Żywa, tym samym Kontekst, są na YouTubie i tam też odnaleźć można prawie wszystkie zapisy naszych dotychczasowych spotkań. I z tym dzisiejszym także nie będzie inaczej. A jeśli jesteście z nami pierwszy raz, to dajcie znać w komentarzach, skąd się z nami łączycie. Z racji tematu liczymy, że są z nami jacyś mieszkańcy Bytomia. Oczywiście, licząc samych gości wraz z rodzinami i znajomymi, których z pewnością namawiali, mam nadzieję. A teraz możemy przejść do rzeczy. Prezentacja już jest widoczna dla naszych widzów. Dobrze, w takim razie podzieliliśmy sobie nasze wystąpienie na dwie części. Ja opowiem o tych najstarszych mieczach, mieczach z epoki brązu, kolega o mieczach średniowiecznych. Parę słów dosłownie na początek. Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, jedno z najstarszych muzeów tutaj u nas w regionie. 1910 rok powstało, oczywiście budynek, w którym się znajdujemy obecnie, to jest, tutaj wskaźnik myszki pokaże, bo to jest ten budynek, który został otwarty w 1929 roku. Wcześniej między innymi przy ulicy Klasztornej w takim niewielkim
budyneczku mieściły się zbiory i działy naszego muzeum. Dział archeologii, którego jesteśmy, mamy zaszczyt być pracownikami, powstał jako dział prehistorii w 1919 roku. Tutaj mamy też zdjęcie pokazujące fragment ekspozycji z lat 30., na której między innymi były niektóre z mieczy, o których będę mówiła, były prezentowane. Żeby nadać tym naszym mieczom szerszy kontekst, pozwoliłam sobie tu przytoczyć taką mapkę a propos znalezisk mieczy z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza z terenów Polski. Do tej pory odkryto około 320 egzemplarzy. Większość są to miecze odnalezione jako znaleziska pojedyncze. Jest około 190 takich znalezisk. Także miecze niewiele zostało odkrytych w grobach. Tutaj mamy mniej więcej 20 egzemplarzy i 110, które zostały odkryte w skarbach takich, powiedzmy, gromadnych, czyli nie są to znaleziska pojedyncze. No niestety ponad połowa tego zasobu cennego zaginęła, zwykle większość podczas działań wojennych i zawieruchy właśnie II wojny światowej. I w ten sposób też miało to miejsce w naszym muzeum, bo Muzeum Górnośląskie w Bytomiu do 1945 roku było muzeum pozostającym na terytorium III Rzeszy Niemiec. W związku z tym wszystkie nasze znaleziska, które były znajdowane, trafiały do muzeum naszego, które było Oberschlesisches Landesmuseum, czyli Muzeum Krajowym. Niezależne, czy były tutaj z okolic Bytomia, czy gdzieś tam z dalszych obszarów Górnego Śląska. Jeśli chodzi o kontekst taki, jak te miecze produkowano. Tutaj nie będę się rozwodzić, nie jestem metalurgiem, nie jestem specjalistką. Natomiast zresztą parę kontekstów wstecz był doktor Kamil Nowak, który opowiada tutaj, kobiety lubią brąz, też o metalurgii epoki brązu. W związku z tym już tutaj nie będę wnikać w te technologiczne różne szczegóły. Natomiast miecze brązowe były produkowane z brązu. Brąz jest stopem miedzi, cyny, czasami jest tam i arsen, czasami różne inne pierwiastki śladowe. Natomiast były one odlewane i w specjalnych formach i bardzo często były zdobione. O tym jeszcze opowiem przy okazji już później, jak będę omawiała kolejne nasze znaleziska, nasze piękne zbiory. Jak był miecz zbudowany? Otóż no dosyć prosto, rękojeść i głownia, rękojeść, która w mieczach z epoki brązu występował jelec, ale bardzo taki, można powiedzieć, skromny i śladowy. Niektóre z mieczy miały coś, co się nazywa u nasady głowni, można powiedzieć ricasso, czyli takie jakby przewężenie, które często było ząbkowane albo z tym tempe, nieostre, w przeciwieństwie do pozostałej części głowni. No i wierzchołek często w tych mieczach jest słabo zachowany, one często właśnie były jakby odłamywane w ferworze najczęściej pewnie walki. I rękojeść jest zwieńczona głowicą. I tutaj na tym akurat schemacie nie jest zaznaczony jeszcze taki dosyć istotny element, takie w środku, takie żeberko. O tym też będę opowiadać, pokazując już kolejne zdjęcie. I oto nasze miecze z epoki brązu. Jak Państwo widzicie, tych mieczy mamy 5, w tym 2 zachowane fragmentarycznie. Są to miecze kolejne od lewej z miejscowości Strzelniki, Leśnik, tudzież Leśniki. Miejscowość nieznana i 2 piękne miecze z Gamowa. Ponieważ o tym ułamku niewiele możemy powiedzieć, bo to miejscowość nieznana z datowaniem też jest bardzo ciężko, ponieważ to jest tylko fragment głowni niecharakterystycznej zachowany. W związku z tym pozwoliłam sobie pominąć go milczeniem w naszej prezentacji. I zaczniemy od najstarszego. Tym razem miecz z miejscowości Leśnik, przecież Leśniki, powiat prudnicki, województwo opolskie.
datowany na drugi okres epoki brązu, 1600-1300 przed naszą erą. Jest to w zasadzie głownia miecza. I tu jest ta część, o której nie było na schemacie. Takie w środku jest takie żeberko. Bardzo taki istotny element. Troszkę potem opowiem też, w jaki sposób ono się tutaj jakby uwypukliło. Skąd ono jest i czemu służyło. Natomiast ta głownia jest bardzo dobrze zachowana. Ona oczywiście nosi ślady użytkowania, ślady też samego procesu odlewania i tego, że on był gdzieś przyszlifowany, także ślady naprawy. One były bardzo często, gdy ostrze się tępiło, te miecze były bardzo często naprawiane poprzez po prostu szlifowanie i ostrzenie. Podobnie z odłamanymi wierzchołkami, często miecze w ten sposób były skracane i taki wierzchołek był formowany jakby na nowo. Głowia ma długość 60 cm, nie ma rękojeści, więc był to naprawdę zacnej długości miecz. Miał pewnie 70, może nawet 73-4 cm. Miecz został znaleziony przed II wojną światową, a pod koniec lat 30. Przypadkowo w bagnie. Jakby dokładna lokalizacja nie jest znana, jest to tak zwany depozyt bagienny. O, i to właśnie, co chciałam pokazać, taki charakterystyczny kształt, tu jest taka specjalna owalna tarczka i dwa nity. I jest to według pana Michała Bugaja jedyny taki miecz odkryty w Polsce. I najstarszy, jak wspomniałam, w naszych zbiorach. I tutaj taka sugestia dla widzów. My mamy nazwę na ten nasz miecz. Może się Państwu z czymś skojarzy, tak podpowiem. Zobaczymy, co się pojawi w komentarzach. I kolejny miecz, ten już bardzo pięknie zachowany, bardzo pięknie zdobiony. Miecz z kolei troszkę młodszy, datowany na czwarty okres epoki brązu, mniej więcej 1100. Do 900 przed naszą erą. Miecz znaleziony w miejscowości Strzelniki, województwo opolskie, bo tutaj dodam, że większość tych mieczy naszych to jest właśnie województwo opolskie, powiat brzeski. Proszę Państwa, ten miecz, jak Państwo widzicie, też troszkę ma uszkodzony wierzchołek, natomiast jakby jego całkowita zachowana długość to jest dokładnie 59 cm i 8 mm. Miecz innego zupełnie typu niż ta głownia, którą pokazywałam przed chwilką. I co ciekawe, miecz został znaleziony podczas prac rolnych, tak naprawdę na granicy miejscowości Strzelniki i Zwanowice, stąd czasami gdzieś w literaturze on też funkcjonował, to pan Krzysztof Dejmidzik z Muzeum we Wrocławiu Archeologicznego też nie wspominał, jako miecz ze Zwanowic, a nie Strzelnik. Chociaż w tej starszej niemieckiej literaturze on jest rzeczywiście podany jako znaleziony w Strzelnikach. Znaleziony w 1883 roku podczas orki mniej więcej na głębokości 30-35 cm. Tutaj się będę posiłkować, żeby mnie pokręciła, pana Traugota Kunerta, zarządcę i jego syna, którzy działali na swoim polu. Oni ten miecz sprzedali najprawdopodobniej antykwariuszowi z Kamieńca Ząbkowickiego, który to podejrzewał antykwariusz na tym mieczu, a może znalazcy, wygrawerował sobie datę 1883, czyli datę znalezienia. Tutaj też często padały takie pytania, a co to za data, czy to jest data, kiedy ten miecz został wykonany, zrobiony. Ja mówię, no nie, to nie. Jeszcze made in China. Nie. Nie jest to też kopia miecza, co już jest stwierdzone, więc tutaj rzeczywiście w ten sposób został jakby oznaczony dodatkowo. Jakie były dalsze jego koleje? Otóż następnie w 1891 roku został zakupiony przez takiego bogatego pana, który nazywał się Friedrich von Falkenhausen, który trzymał w swojej kolekcji ten miecz, ale chyba mu się w końcu znudziło albo jakieś sumienie go ruszyło, ponieważ przekazał miecz na wystawę do muzeum. I od tego czasu właśnie ten miecz jest w naszych zbiorach. Proszę Państwa, ten miecz jest bardzo piękny. Jak Państwo widzicie,
bogato zdobiona rękojeść, trzon rękojeści, i głowica. Głowica jest zdobiona, taka miseczkowata, nawet nit, który ją przytwierdza, też jest pięknie zdobiony. Jeśli chodzi o zdobienie mieczy odlewanych z brązu, są to zdobienia, które powstawały już po odlaniu, już jak miecz był jakby kompletny, odlany, wypieszczony, wyszlifowany, wszelkie jakieś szwy odlewnicze gdzieś tam już usunięte, wtedy brał go w swe ręce fachowiec, który dzięki maleńkim puncom, takim, które punktowo jakby mogły nacinać, tak, czy no, punktować, tak, znakować w jakiś sposób miecz, i puncą w kształcie takiego jakby płaskiego śrubokręcika, w takie piękne wzory potrafili tymi puncami po prostu tutaj puncować. I wzory, jak Państwo widzicie, one są bardzo misterne, te linie są bardzo cieniutkie, jeżeli są to linie, to nie są linie ryte, ponieważ narzędzia, którymi oni dysponowali, to były narzędzia z brązu, którymi pracowali w brązie. I one bardzo często, przez to, ponieważ no, były dosyć miękkie, bo już same powiedzmy miedziane, no być może też używano, ale wtedy to one też by się bardzo często no, tępiły, krzywiły, byłyby już nie do użytku. Więc asortyment, jak wspominał doktor Kamielowa, takich właśnie punc, to musiał być dosyć bogaty i one były często wymieniane, ostrzone i tak dalej, bo no, praca nad takim mieczem, nad takim zdobieniem, ornamentem, no to tego nie robiło się w godzinę. To były, podejrzewam, tygodnie, może nawet miesiące, jak ktoś początkujący. Natomiast te wzory, proszę Państwa, w epoce brązu, zwłaszcza w tym czwartym okresie, i piątym, one bardzo, są bardzo jakby podobne, takie charakterystyczne. Te okrągłe są często związane, czy spiralne, z kultem solarnym. Natomiast jeżeli chodzi o te trójkątne, no tutaj są jakby zdania podzielone, co te trójkąty oznaczały. Jedni mówią, że to raczej no, mogło mieć coś związanego, trójkąt odwrócony podstawą do góry, no to raczej jest symbol takiej kobiecości. Natomiast tu w tym momencie niektórzy się skłaniają, badacze, że to był trójkąt zwrócony jakby wierzchołkiem ostrym ku górze, który był symbolem mężczyzny, męskim. Mhm. Więc to są oczywiście takie dewagacje, które możemy sobie, no, możemy sobie wolniej spekulować. Tak, nie, tak. Nie jesteśmy do końca pewni. Natomiast jak Państwo się pytanie, gdzie miecz ma górę w tym momencie? Gdzie miecz ma górę? Mhm. To znaczy generalnie powiem tak, że chociaż mieczem walczymy w ten sposób, że no, rękojeść trzymamy zwykle u dołu, w publikacjach najczęściej ostrzem w dół, głowica u góry. Rękojeść jest jakby u góry eksponowana. W związku z powyższym można powiedzieć, że górna część jest to rękojeść, głowica rękojeść, dolna część to będzie wtedy głownia i wszystkie jej poszczególne części składowe. Natomiast jak się Państwo przyjrzycie tutaj traseologię tego miecza, o czym zaraz będę mówić, czyli te wszystkie ślady produkcji, użytkowania czy naprawy i podepozycyjne, zrobił dr Dawid Sych. Tutaj mamy taki ślad, który jest dosyć świeży i nie powstał on w naszym muzeum. Oczywiście nie ma gwarancji 100%, natomiast prawdopodobnie w czasie orki, jak ten miecz został wyorany, jest to ślad uderzenia żelaznym przedmiotem. W związku z powyższym najpewniej powstał tam takie właśnie wgłębienie, uszkodzenie w trakcie znalezienia, w trakcie właśnie 1883 roku. Kolejnym takim elementem w tym mieczu, bardzo ciekawym na pewno, jest ten otwór w głowicy. Jeśli chodzi o otwory w głowicach, one służyły do tego, żeby przewlec, tak zwany, umocować tak zwany temblak, czyli sznurek bądź mocny rzemień, który służył do tego, żeby broń przymocować do nadgarstka. Ponieważ wiadomo, że w ferworze walki mogło się zdarzyć, że ktoś taki miecz mógł wytrącić, więc zresztą później też te nawet szable nasze późniejsze, już dwudziestowieczne, one też były, miały te blaki często właśnie po to, żeby nie, broń ta cenna zresztą bardzo wówczas, no gdzieś nie zaginęła. Poza tym
Niektóre te miecze, które nie były odlewane jakby w całości, rękojeść i głownia, i miały osobno jakby mocowaną rękojeść, wtedy jeżeli uszkodzeniu ulegała głownia miecza, jakby w dłoni zostawała rękojeść. I do tej rękojeści można było dokooptować, przymocować kolejną głownię. Więc czy tak było tutaj? No wiemy, że tutaj nie było jakby wymiany, nie ma śladów, że gdzieś tam powiedzmy było to wymieniane. Natomiast wiadomo, że tak, takie rzeczy mogły się jak najbardziej zdarzyć. I tak jak wspominałam, projekt Taseoscan 3D, tutaj dr Dawid Sych był kierownikiem tego projektu i dzięki jego też jakby determinacji, dzięki finansowaniu z Oddziału Górnośląskiego Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich udało się zrobić skanowanie 3D tego miecza. Doktor Sych oznaczył poszczególne ślady, czy naprawy, czy uszkodzenia. I wszystko to, jeżeli Państwo sobie wejdziecie na Sketchfab, wpiszecie Bronze Sword from Strzelniki, będziecie mogli wszystko dokładnie pooglądać i wszystkie te ślady właśnie są opisane. Można sobie to zbliżyć, mieczem tam pokręcić na każdą stronę i także skan jest naprawdę bardzo dobry, bo to było robione zarówno jakby taką metodą trochę fotogrametryczną, zdjęcia mikroskopowe plus jeszcze światło strukturalne, czyli po prostu skanowanie 3D. To full wypas, tak. Także już full wypas, dokładnie. I przejdziemy tutaj do kolejnych. Tu jest taki zbiór, to jest skarb znany, może Państwu, myślę, że jak ktoś się interesuje skarbami z epoki brązu. Skarb z Gamowa, bardzo znany, składa się z 5 komponentów. Odkryty w Gamowie, powiat raciborski, województwo śląskie. Składa się z 2 mieczy, noża i sztyletu i takiej pięknej, dużej zapinki. Ponieważ tutaj nie będę już omawiać reszty skarbu, nas interesują te 2 miecze, które są datowane na 5 okres epoki brązu, mniej więcej 800-700 przed naszą erą. Skarb został znaleziony w latach, praktycznie można powiedzieć, że przez całe lata 30. XX wieku pan Franciszek Kumorek na swoim polu prawie że co roku jakiś kawałek tego skarbu po prostu wyorywał z ziemi. Jak mamy w opisie w archiwaliach, skarb spoczywał mniej więcej na głębokości 0,5 metra, czyli gdzieś z tej głębokości było to wszystko gdzieś tam wyorywane. Zostało to do nas przekazane i w ten sposób możemy się szczycić takim właśnie pięknym, unikatowym skarbem i pięknymi, nie mniej pięknymi mieczami. Pierwszy z tych mieczy jest to miecz typu Meriggen. Meriggen to taka miejscowość w Szwajcarii. Bardzo znane stanowisko też ze starszych okresów. Tam jest osada stwierdzona taka palafitowa, czyli domy na palach, neolityczna. No i między innymi taki miecz bardzo charakterystyczny. Ten już ma, jak Państwo widzicie, dosyć rozbudowany jelec. I taka charakterystyczna też głowica, siodełkowata i trzon rękojeści, też charakterystyczny z takim zgrubieniem, jakby troszkę, jakby można powiedzieć, taki dwustożek w środku i 3 takie rzędy 3 takich dookolnych rowków czy linii. Miecz bardzo dobrze zachowany, chociaż jak Państwo widzicie, tu są takie, można powiedzieć, wrzery, to już jest w procesie oczywiście podepozycyjne, kiedy on sobie w ziemi leżał i coś go tam nadżerało, mimo że on jest pokryty też tą taką dobrą patyną, która go konserwuje. Ma uszkodzony wierzchołek, też dosyć dobrze widoczne żeberko, to środkowe. I tu okolone takim dwoma z każdej strony liniami. Też Maricasso, proszę tutaj zauważyć, podobnie jak miecz zastrzelnik. I tutaj zbliżenie na tą siodełkowatą głowicę. Ona nie jest niczym zdobiona. Zdobienie tego miecza jest dosyć, można powiedzieć, skromne. Natomiast co może oznaczać, dlaczego to jest w ten sposób zrobione? Tutaj kolega może mi podpowie. Tak, bo prawdopodobnie chodzi o mocowanie, system mocowania. Istnieją egzemplarze broni, znacznie trochę późniejsze, które w jakiś sposób możemy
przypisać, że mogą być albo z innego tworzywa, albo mogą się składać właśnie z łuków, tak jak mamy, czy wykonane z materiałów takich właśnie roślinnych jak drewno, czy zwierzęce jak róg, kość. Być może, że właśnie nawiązanie do tej ornamentyki jest właśnie do jakichś innych modeli rękojeści, które były właśnie z łuków albo nasadzane na trzpień i wiązane w jakikolwiek sposób, mocowane. Także właśnie scalano wtedy dwa egzemplarze, dwie sztuki tych właśnie rękojeści jakimś sznurem, rzemieniem, czymkolwiek takim. Być może tak, być może jest to, stąd się to wszystko wzięło. Oprócz tego zdobienia, czy uwypuklenia, czy imitacji tego wiązania, tak jak wspominałam, mamy tu tylko na głowni te linie takie proste, puncowane, nie ryte. Drugi miecz, moim zdaniem znacznie bardziej interesujący, jest też troszkę dłuższy. Ten pierwszy to jest zachowana długość 61,5 cm. Ten, jak Państwo widzicie, on nie ma zachowanej, co prawda, głowicy. Natomiast bardzo dobrze zachowany jest wierzchołek i zaraz będzie zbliżenie na rękojeść, która jest bardzo, bardzo ciekawym elementem tego miecza. Ten ma prawie 64,5 cm zachowanej długości. Też wyorany, podobnie jak jego brat typu Merigen, przez pana Franciszka Humorka. I proszę Państwa, proszę się przyjrzeć tutaj, chociaż głowica jest niezachowana, mamy tutaj piękne, takie wężowe trochę zdobienie, nity i to jest inkrustacja takim drutem żelaznym. To są już takie pierwociny jakby epoki żelaza. I tutaj żelazo, on mógł być inkrustowany zapewne srebrem albo złotem. Natomiast ponieważ żelazo wówczas było bardzo cenne i bardzo drogie, zdecydowano się na taką właśnie inkrustację. I powiem Państwu tak, że to być może pięknie wygląda, natomiast z punktu widzenia konserwacji tego zabytku, tego miecza, tutaj nasza konserwatorka po prostu no, ma nie lada orzech do zgryzienia, ponieważ jakby zupełnie inaczej trzeba konserwować brąz, a zupełnie inaczej żelazo. Więc żeby zrobić coś z tym żelaznymi elementami, nie uszkadzając powłoki czy w ogóle tego miecza, tego brązu, no tutaj rzeczywiście jest zachowana, jest to zachowawcza jakby konserwacja, czyli niedopuszczenie do tego, żeby się to żelazo zupełnie utleniło i w pewnym momencie zniknęło. I wtedy mielibyśmy tylko po prostu takie rowki, ślad po czymś, że kiedyś tam być może było żelazo, a jeżeli to zupełnie się utleniło, nie byłoby żadnego śladu, wtedy za 100 lat, 200 lat byłyby domniemania, że być może był inkrustowany metalami szlachetnymi. Najpewniej. Więc proszę Państwa, trudno powiedzieć, ponieważ nie jest zachowana głowica, jeżeli chodzi o typologię tego miecza. I tutaj też mam taki bardzo podobna, proszę zauważyć, bardzo podobna rękojeść. Z tym, że tutaj mamy ricasso, akurat w tym mieczu praktycznie tego nie ma. Jest u nas, od nasady on jest bardzo ostry. To są ostrza, tutaj nie ma właśnie żadnego stępienia. Natomiast według Szpokhofa, taki niemiecki badacz, opublikował w początku lat 30. bardzo takie opasłe i mądre dzieło o metalurgii, o mieczach z epoki brązu. I tutaj on ten typ, jest to grupa według niego taka środkowo-europejska, ale należy on do typu mieczy tak zwanych antenowych, czyli z głowicą typu antenowego. W zasadzie wydawać by się mogło, że to jest jakby dobry kierunek. Być może rzeczywiście ta antenka tutaj by pasowała, natomiast no, pan Michał Kugaj też jakby twierdzi, że według niego absolutnie nie, że ta głowica mogła być z organicznego, organiczna po prostu, być może wyglądała tak. Mógł to być bursztyn, oczywiście to już nasze takie być może pobożne życzenia. No, natomiast wygląda bardzo ładnie. Kto wie, być może. Co prawda, gdyby ta głowica była osadzona w ten sposób, no byłoby to, ona by no, bardzo szybko uległa jakby destrukcji. Natomiast niewykluczone też, że ponieważ znane są takie przykłady też, czy sztylety, czy miecze,
już jak basen Morza Śródziemnego czy Egipt, tutaj z okresu archaicznego, z epoki brązu egipskiej, mamy sztylety, które mają głowice też organiczne w kształcie, czasami one są właśnie w kształcie kuli, nie wszystkie, na przykład z kości słoniowej. Być może, kto wie, być może coś nie, ten, który nie jest zidentyfikowany, może być z bursztynu. Więc proszę się też jakby przypatrzeć, jak one są mocowane. Być może ta głowica, kto wie, no ten wrócę sobie. Być może ta głowica, być może tu też była jakaś nakładka, która mocowała. Tego nie wiemy, to są wszystko nasze domniemania. Natomiast sam pomysł, że była to głowica z bursztynu, mnie jako kobiecie bardzo się podoba. No ciekawe, co myślą na ten temat nasi drodzy widzowie. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje i sugestie. I miecz, który chronologicznie w zasadzie powinien mniej więcej się plasować bardzo podobnie jak miecz ze strzelnik. Miecz, który niestety od roku 1945 był uznawany za zaginiony. Jest to miecz z miejscowości Kielcza, powiat strzelecki, województwo opolskie, datowany na mniej więcej 1100-800 przed naszą erą. Piękny miecz, to jest miecz rzeczywiście antenowy. On miał pierwotną długość 88 cm, także to był naprawdę kawał miecza. Oprócz tego, że był z brązu, miał piękną antenkę. Tutaj w środku są trzy nity, które były jakby zalane, mam taką wkładkę z ołowiu. Miecz był znaleziony podczas zalesiania we wschodniej części wsi Kielcza, rok 1922 bądź 23. Tutaj jakby no nie do końca jest to wiadomo, my przyjmujemy, że 1922 i w przyszłym roku będzie stulecie jakby z odnalezienia tego miecza. Według źródeł archiwalnych były znalezione dwa miecze i fragment, z tym, że jeden miecz gdzieś tam od razu zaginął, co się z nim stało. I do naszego muzeum, do Oberschlesisches Landesmuseum Beuthen trafił miecz właśnie ten, który jak Państwo widzicie, on tutaj też był lutowany. Więc być może też tu jest pytanie, czy ta część, czy tamten trzeci zaginął, to był ten, który zaginął, czy to była ta po prostu część tego miecza, która w ten sposób rzeczywiście zaginęła, natomiast sprawiła, że ten miecz z Kielczy stał się jakby całością. I był jeszcze jeden fragment, niewielki fragment głowni, który też niezbyt charakterystyczny, który też zaginął. Miecz zaginął w ten sposób, że gdy zbliżał się front, to był już rok 1944, Niemcy połowę naszych zbiorów zapakowali i wywieźli najczęściej w nieznanym kierunku. Były to miedary między innymi, ale coś były jakieś wzmianki, że być może donysy, ale nic pewnego. I jak się okazało, proszę Państwa, tu mamy jeszcze z naszej księgi inwentarzowej, zostały te miecze, miecz w 1930 roku, zainwentaryzowany z pięknym opisem, pięknym rysunkiem, tak jak to Niemcy porządnie wszystko robili. Także mamy tu i wymiary, i wszystko jest podane. Natomiast i jedyne zdjęcie tego miecza, które się zachowało, to dzięki uprzejmości Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu, jest to czarno-białe zdjęcie właśnie, które jest w archiwum Muzeum Wrocławskiego. Tu mamy tłumaczenie takie bardzo ładne i można powiedzieć nawet nie wiem, poetyckie momentami. Miecz z szeroką głownią w kształcie łodygi trzciny, na przykład z wypukłą granią i tak dalej. Możecie Państwo sobie tutaj przeczytać. Nie będę przez chwilę mówić, niech się Państwo skupią. I co ciekawe, mamy tutaj o tej jakby wkładce, że jest ta trzona jego jest zalany ołowiem, są te nity. I tutaj z opisu wynika, że z dawnej okładziny, czyli ten trzon, jakby ta rękojeść była z obu stron, jakby miała okładzinę z rogu bądź poroża, gdzie pod tymi nitami były jakieś fragmenty, które no, udało się zidentyfikować. Pięknie zdobione, oczywiście te zdobienia nie były w żaden sposób tak pięknie na biało podkreślone, to już jest retusz jakby fotografa, żeby to wszystko uwypuklić. Rzeczywiście też bardzo, bardzo misterne zdobienie. I proszę Państwa, no cóż, miecz zginął i co nam pozostało?
Tutaj piszą już w komentarzach, pan Leszek pisze, że proponuje poszukiwanie na stulecie tego odkrycia. Tak, pan Leszek, tak, oczywiście, tak, pozdrawiamy pana Leszka. Wiemy, będziemy w tym na pewno uczestniczyć. Natomiast miecz odnalazł się, proszę państwa, odnalazł się w Muzeum w Nysie. Odnalazł miecz pan Michał Bugaj, chociaż wcześniej już, jak on był jakby powtórnie, ponieważ pracownicy Muzeum w Nysie nie wiedzieli, że to jest miecz z Kielczy początkowo, więc po wojnie, jak już po tym pożarze muzeum i tak dalej, pałac był biskupi odbudowany, więc oni po prostu zainwentaryzowali go w 1969 roku jako miejscowość nieznana. Później ktoś tam ołóweczkiem dopisał Kielcza ze znakiem zapytania, ale bardzo tak delikatnie. I w 2014 roku pan Michał Bugaj, który pisał też pracę magisterską wcześniej, a potem się w ogóle on cały czas jest takim miłośnikiem, pasjonatem wielkim mieczy z epoki brązu, specjalistą i znawcą, wpuszczono go do magazynu właśnie w Nysie i zobaczył to, proszę państwa. Tyle się stało z tego miecza z Kielczy. Jak się okazało, oczywiście to zdjęcie właśnie z Muzeum Wrocławskiego i rysunek z naszej księgi inwentarzowej, no i sam fakt, że tutaj ta część się nie ostała, dlatego że no, w pożarze ołów się wytopił, nity przepadły. Tu są ślady też uderzenia, ślady ognia, jest tutaj takie to czerwona, bo taka jakby patyna. I widać, że miecz jest złamany, tu są ślady wyszczerbienia, uderzeń. No niestety, tyle z tego miecza zostało, ale cieszymy się, że się odnalazł. Oczywiście pan Michał Bugaj też jakby zrobił, bo nie wszystkie elementy tutaj są widoczne na tym mieczu, na tym zdjęciu. Tutaj nity gdzieś zaznaczone, natomiast bardzo wyraźnie one też są jakby widoczne. I proszę zauważyć, jak bardzo dobrze jest widoczny właśnie ten taki pręt, to żeberko, który też jest w środku. I muszę się zastanawiać, do czego to służyło. No na pewno też do tego, ponieważ brąz jest dosyć mimo wszystko miękki, mimo że jest twardszy stop brązu niż na przykład miedź. Służyło to, proszę państwa, między innymi do tego, że jak taki miecz, który był bronią chującą, sieczną, jeżeli ktoś takim mieczem ciachał, tak powiem kolokwialnie, to żeby ten miecz gdzieś tam no, mógł się oprzeć na czymś, to właśnie to żeberko służyło do tego, żeby wcinać się no nie więcej jak na przykład na dwa, to w zależności od tego, jaki był szeroka głownia, nie więcej niż na dwa, czy tam półtora, czy trzy centymetry. Natomiast dodam, że w tych późniejszych mieczach już z późnej epoki brązu, czy końcówka piątego okresu, czy początki epoki żelaza, gdzie te miecze jeszcze tam bywały, już to żeberko jakby zanika. Więc to też te miecze się stają coraz krótsze, to też jest dosyć takie specyficzne. Inaczej jest przymocowywana rękojeść. Natomiast jest to piękne zrobienie, mamy takiego biednego inwalidę, tak powiem, bo tak wygląda po kilku tutaj. Natomiast ponieważ mnie ta historia tego miecza tak zafascynowała, że w 2018 roku przygotowałam wystawę. Na potrzeby wystawy postanowiliśmy zrobić taką rekonstrukcję komputerową. I tutaj firma Farm 51 z Gliwic, ta sama, w której było skanowanie miecza ze strzelnik. Tutaj miecz został odfotografowany, zeskanowany i graficy z tej firmy na podstawie zdjęcia, na podstawie tego rysunku, na podstawie tego skanu, tego co się ostało, przygotowali, proszę państwa, rekonstrukcję, ale też, żeby było na potrzeby wystawy, zrobili taką aplikację w technologii Reality 51, gdzie można było sobie w VR-ze miecz oglądać. I no, powiem, że to było nie lada jakby wyzwanie, ale też bardzo dużym takim popularnością się cieszyło, bo co innego widzieć gdzieś na ekranie komputera, co innego gdzieś tam było sobie prawie że łapać w tej wirtualnej rzeczywistości. Także tutaj rzeczywiście kawał roboty panowie zrobili. Jak to wygląda? Proszę państwa, początek lat 20. Kielcza, mniej więcej, tu mamy tą fotografię jedyną zachowaną. Po 45 roku wyglądał tak. I tutaj mamy cyfrową rekonstrukcję z 2018 roku. Oczywiście tutaj cały czas to było konsultowane z panem Michałem Bugajem i stąd ta jakby taka dwukolorowość tego miecza, bo zrobiliśmy tak, że jest jakby spatynowana głownia, natomiast rękojeść, żeby ludzie wiedzieli też, że
ten brąz, no nie taki zielony, tylko on jest czasami piękny, prawie że jak złoto. Jest w zależności od tego, jakie tam są jakby, ile jest tej cyny, czy arsenu, czy jakichś innych pierwiastków, jaka jest zawartość miedzi. I wtedy rzeczywiście on wygląda czasami jak takie stare złoto. Tutaj też pięknie właśnie odtworzona ta wkładka, powiedzmy ołowiana z nitami, czego już teraz nie mamy. Także wydawać by się mogło, że no jesteśmy zadowoleni, mamy miecz przynajmniej wirtualny, ale to nie koniec. Mieczem zainteresowała się inicjatywa społeczna Moral Tikwa, pan Norbert Wacławczyk, oni są tam powiedz strzelecki, działają i rzeczywiście przywracają te różne czy zaginione zabytki z tamtego obszaru potomnym, czy dla potomności gdzieś przywracają. Bardzo się zainteresowali i tutaj rzeczywiście we współpracy z takim Centrum Szkolnictwa i Technologii Nowej Generacji w Rzeszowie i pan Tomasz Piecuch został miecz wydrukowany 3D. Mamy teraz w naszym inwentarzu pomocniczym, oprócz wirtualu mamy też właśnie wydruk 3D. Następnie miecz z tego wydruku została zrobiona forma i w takiej odlewni metali artystycznych Art Odlew w Opolu został ten miecz odlany w kilku egzemplarzach, taka była umowa i między innymi jeden trafił też do Nysy, także Nysa ma teraz piękną jakby całość. Mają miecz ten oryginalny, ten kawałeczek, który został i mają właśnie piękny odlew współczesny, kopię do celów takich właśnie ekspozycyjnych, czy edukacyjnych, dydaktycznych. Także my też mamy, cieszymy się, nie będziemy absolutnie odbierać miecza tego z Kielczy, ponieważ mimo wszystko u nas był kilkanaście lat, tam kilkadziesiąt, więc pozostaniemy właśnie przy tym naszym odlewie, wydruku i wirtualnym. I miłych wspomnieniach, tak jest. Tak, historia niesamowita, zdecydowanie. Także jeśli chodzi tak troszeczkę na koniec, miecze oczywiście były bardzo ważne w epoce brązu, natomiast przypuszcza się, no w zasadzie no wszyscy się skłaniają ku temu, że one wyewoluowały, bardzo trudne słowo, ze sztyletów brązowych. Natomiast jakby nie miecz w epoce brązu prawdopodobnie był tym głównym rodzajem broni takiej, którą walczono. Najprawdopodobniej były to włócznie. Natomiast ponieważ wiadomo, ona ma długie drzewce, można gdzieś tam z daleka kogoś kąsać. Natomiast miecze tutaj takie też na takim naczyniu greckim z VI wieku przed naszą erą. Tutaj mamy wojownika i sposób, w jaki nie pochwa gdzieś tam pod pachą, czy gdzieś tam troczenie przy pasie, tylko tak jak Wiedźmin gdzieś tam. Tak na Wiedźminie. To z tyłu. To było dosyć wygodne, bo tutaj wiadomo, tarcza, włócznia, a potem już jak było, że tak powiem, full kontakt, gdzieś tam już w bliskim kontakcie, można było gdzieś kąsać tym mieczem, czy to kując, czy to tnąc. A tutaj taki też, to już z publikacji pana Michała Bugaja, piękna taka rekonstrukcja wojownika, też to jest podaj piąty okres epoki brązu, tarcza, miecz, prawdopodobnie z głowicą antenową i właśnie włócznia. Także ja bym zakończyła tą moją część chyba na tym. Nie będę tutaj się wymądrzać. I powiem tak. Dobrze, zanim przejdziemy do tej kolejnej części, czy chcesz jeszcze coś dokończyć, bo ktoś mówi? To znaczy generalnie nie. No, podsumowując, mamy w tej chwili 5 mieczy, jakby 2-3 okazy niemal kompletne, jeden bez rękojeści i jeden fragment głowni. Bardzo się z nich cieszymy. Wszystkie są dla nas cenne. Mój ulubieniec to ten, który być może miał tą bursztynową głowicę, tyle Państwu powiem. No chyba wszystko. Dziękuję. A teraz robimy. Przechodzimy do średniowiecznych, ale zanim przejdziemy, pytaliście się, czy będą wiedzieć, jak się nazywa ten pierwszy miecz, który pokazywaliście, ten bez rękojeści. Tak. No to od razu tutaj pan Mirosław zrzucił, że to sowa, pan Adam, że sówka. Pan Dawid śmieje się, że Woli, pani Kati, że wykapana sowa, tutaj pani Tamara również. Podobają mi się propozycje od pana Irka, stałego widza, też pomórnik albo Hatifnat.
Hafiznacz, tak, to mój syn, tak przyznam, że zobaczył to Hafiznacz. Więc coś w tym jest. My stawiamy na słupkę sowę, tak sobie nazywamy ten miecz. Także super, ale bardzo fajne pomysły. Dziękujemy bardzo. Tak, tak, ten ostatni szczególnie. Pan Tomek z kolei tak, i Adam zastanawiają się nad wyważeniem tych mieczy. Pan Łukasz jest przekonany, że nie są w żaden sposób wyważone z kolei. To znaczy tutaj troszkę czytałam o tym, tak jak wspominałam, nie jestem wielką specjalistką, natomiast czytałam, że te miecze też zależy którego typu i z którego okresu epoki brązu. Te starsze były dłuższe. Znaczy tak, najpierw były krótkie sztylety, które później się wydłużały i wyewoluowały w miecze. I zarówno miecz Skielczy, który no, on był długi rzeczywiście prawie 90 cm, prawie 80 mógł mieć, albo gdzieś około ten miecz Zleśnik, więc one były rzeczywiście długie i tutaj z tym wyważeniem, no nie wiem jak to było, trudno powiedzieć, też nie mamy rękojeści, więc nic nie możemy nawet sobie popróbować. Natomiast te późniejsze, czytałam, że niektóre, to zależy jaka była rękojeść. Jeżeli to były miecze z tak zwaną sztabą, rękojeści w kształcie sztaby, to podobno były lepiej wyważone niż te inne. Natomiast nic bliższego nie mogę powiedzieć. Tutaj też do literatury mogę, czy to u pana, być może Michała Bugaja. Myślę, że tak. Dawid Sych też popełnił, z tego co pamiętam, taki o mieczach. I być może tam też jest o tym wyważeniu tych mieczy. Więc tutaj chyba nawet może... tutaj link się w komentarzach pojawił do tej publikacji Dawida. Tak, tak. I myślę, że tam jest zarówno o tym mocowaniu, też właśnie ten blak i tam będzie też troszkę o symbolice, pamiętam też. No to takie właśnie miecza, też to raczej było sakrum. Tak, w tych obszarach to też były takie z dużą przeciwwagą, tak jak te szable egipskie, te pesze. Tak. Więc tutaj to... One ewidentnie przeważały właśnie w kierunku głowy. Tak. Na pytanie pani Ona Jacka to pewnie nie znamy odpowiedzi. Dlaczego nie znaleziono takich mieczy w środkowej Polsce? To tylko kwestia czasu najpewniej i kiedyś one zaczną być odnajdywane. Pan Piotrek zastanawia się, czy jakaś publikacja na temat tych wszystkich działań się pojawiła albo pojawi? To znaczy tak, na temat Traceo Scan 3D, tak, owszem, wspólny artykuł tutaj właśnie mieliśmy, ponieważ ten cały oprócz Dawida Sycha mnie było też jakby zaangażowane Muzeum Śląskie, między innymi, no i oczywiście pani z Farm 51 w Gliwicach, więc jest to opublikowane w śląskich sprawozdaniach archeologicznych, więc 52 tom bodaj, więc można jak najbardziej sobie do tego zajrzeć. Natomiast jeśli chodzi o miecz Skielczy, tu jakby samo to znalezienie, to pan Michał Bugaj sporo pisał, natomiast publikacji jeszcze nie ma o tych wszystkich naszych działaniach, o tych wszystkich, o tym odlewaniu, o drukach 3D i tak dalej. Jeszcze nie ma, ale będzie. Także jak najbardziej. Albo może kiedyś w Archeologii Żywej krótki artykuł. Zdjęcia już tam, wszystko jest, tylko tekst napisać. I jeszcze ostatnia sprawa. Kolega Sergiusz sugeruje, że żeberko mogło mieć na celu zwiększenie odporności głowni, a wraz z rozwojem metalurgii zniknęło, by zmniejszać masę. Tak, tak, to jest jak najbardziej w tym kierunku to zmierzało. I jeszcze a propos tego pytania, dlaczego w środkowej Polsce tych mieczy nie ma, to znaczy tak, tam też z tej mapki, którą tam pokazywałam i z publikacji pana Bugaja, wynika, że też te miecze, jeszcze tego nie powiedziałam, bo te miecze generalnie to są wszystko importy. One były na nasze ziemię, trafiły z zewnątrz, albo gdzieś tam ośrodki italskie, czy alpejskie, tak powiem. I tak jak w przypadku miecza Skielczy, gdzie podejrzewano, że mógł być z terenów z kolei Siedlogród, Rumunia, jest taka hipoteza, że jeszcze pana Michała Bugaja, że on pochodzić ze Szwajcarii, ponieważ tam znaleziono, co prawda, miecz z inną rękojeścią, ale faktycznie identyczny ma ornament. Więc niewykluczone, że mógł on pochodzić właśnie ze Szwajcarii. Podobnie ten miecz taki inkrustowany żelazem, który mógł być właśnie z tych ośrodków italskich najpewniej. No miecz typu Marigen, one najczęściej też no to jest Szwajcaria, południowe Niemcy, gdzieś przez Czechy, Słowację, Rumunię. Leśniki, z tym jest troszkę problem, ale też pan Michał raczej stawia, że on nie był produkcją miejscową, ponieważ w drugim okresie epoki brązu u nas w ogóle nie było produkcji mieczy na naszych ziemiach. To dopiero jest powiedzmy piąty brąz,
gdzie rzeczywiście ten ośrodek zachodniopomorski, zachodnie Pomorze, cztery ośrodki w ogóle były takie, tam był największy. Nie było ośrodka właśnie, powiedzmy, Mazowsze okolice, był ośrodek gdzieś Kujawy, z tego co pamiętam, i tutaj gdzieś Odra Środkowa, na czwartego już nie pamiętam, przepraszam, ale na pewno nie było to Środkowa Polska. W związku z powyższym, ja myślę, że te miecze tam na pewno też będą, bo nie wierzę, żeby nagle tam taka pustka się zrobiła. Tak, jeszcze jest inna rzecz. Dla nas taką ziemią nieznaną są obszary prywatnych kolekcji. Właśnie to, co jest znajdywane poza naszą wiedzą, a wiemy właśnie też poprzez rozmaite tego typu informacje pocztą pantoflową, że tego typu rzeczy się znajduje. Znajduje się zarówno w łożyskach rzek, gdzie żwirownie wyciągają przeróżne cuda właśnie z koryt rzecznych, takich jak Odra, Sam czy Wisłoka. Być może, że podobne egzemplarze są gdzieś znajdowane właśnie w centralnej Polsce, tylko że może nasza wiedza o tym jest znikoma. Dlaczego? Bo ja nas się nie informuję z reguły o takich rzeczach. Tylko to wychodzi na wierzch w momencie, gdy na przykład rodzina po kimś, kto choruje albo odchodzi, już na zawsze tego typu rzeczy pozbywają się lub coś chcą z tym zrobić, no to wtedy może mieć jakiekolwiek informacje. Tylko gorzej też jest właśnie z nabyciem takich rzeczy przez nas jako muzeum. W zasadzie to jest niemożliwe. To jest niemożliwe, bo to nie jest. Także nikt nie prowadzi właśnie inwentarzy tego, co znajduje się, przynajmniej nie słyszałem o takich inwentarzach prywatnych kolekcji. A to mogłoby właśnie rzucić też spore światło na to, co znajduje się właśnie z takich obiektów w naszych rękach i mogłoby na przykład posłużyć do celów naukowych. Jasne. Tylko właśnie mankamentem właśnie takich rzeczy jest kontekst. W zasadzie ich brak. O ile na przykład są ludzie, którzy mogą coś powiedzieć, gdzie, co, jak zostało znalezione, bo być może, że takie rzeczy są, tak w przypadku na przykład wielkich jakichś koparek czy coś takiego, które wyciągają z łożysk rzecznych, no to z tym jest znacznie, znacznie trudniej. No ale też w zasadzie też można, że to było jakieś przeprawy czy szlaki kupieckie, cokolwiek takiego, właśnie czy przeprawa zostały gubione, bo na przykład słyszałem od pracowników żwirowni o tym, jakie cuda potrafią wychodzić od elementów drewnianych, kościanych, glinianych, nawet właśnie powykonane z metali, w tym nawet i kolorowe. No. I to właśnie, czy to trafia w ręce muzeów, no nikt z nas. Czasami, ale to często, ostatnio też zdarzają się takie odkrycia właśnie przypadkowe. Zresztą dodam, że te wszystkie nasze miecze to są... One to nie są znaleziska grobowe, to są wszystko takie znaleziska właśnie orka czy właśnie zalesianie, no. Czy gdzieś w bagnie. Jest to przypadkowe odkrycie. No nie mamy tych znalezisk grobowych, typu na przykład tak jak do Masław w cmentarzysko, gdzie były groby z miechami. Natomiast także ten kontekst też jest jakoś tam ograniczony. Czasami nie znamy dokładnej lokalizacji, znaczy wiemy, że gdzieś na wschód, natomiast wsi. Natomiast też nie nic głębiej. One, tak jak te podczas orki, no to wiadomo, że one gdzieś tam pod warstwą, tą orną sobie spoczywały. Wiem, że pan Michał Bugaj też ma taki plan, żeby do Gamowa wrócić na przykład i tam przeprowadzić jakieś badania. Być może ten skarb to nie tylko składa się z pięciu komponentów, może jest więcej, może jeszcze jakieś jedyne, czy może drugi. A teraz właśnie przy zmianach sposoby orki, gdzie na przykład jesteśmy świadkami tego, że wielu rolników zaopatrzonych w nowe sprzęty, w nowej jakości właśnie pługi, wyorywuje coraz więcej rzeczy. Tylko pomijam fakt, że na przykład to, co kiedyś jeszcze było w dużych płatach, w przypadku na przykład cmentarzysk łużyckich, gdzie jeszcze nieraz na powierzchniach pół leżały całe fragmenty naczyń, to teraz po przejeździe takich właśnie nowych pługów tarczowych, które sięgają znacznie głębiej, to wszystko to wygląda jak żwirki właśnie. Także jest znacznie utrudnione, ale może się zdarzyć, że ktoś taki właśnie zauważy, wyorze jakiś taki skarb położony znacznie głębiej. Zobaczymy. No. Także się w tym projekcie... A może w przyszłym roku Kielcza może faktycznie odkryjemy. Projekt. No. Trzymamy kciuki jak najbardziej. Mamy godzinę 18:53. Jarku, jeszcze twoja część. Dobrze, dokładnie. Przeskok. Będzie przeskok właśnie. Tak, biała karta historii, którą wypełniamy właśnie średniowieczem. Będzie mowa o dwóch mieczach żelaznych, w zasadzie można by powiedzieć, że stalowych, bo jest to żelazo mocno nawęglone. Wczesnośredniowieczny miecz z Rogowa, datowany na XI, może XII wiek, ale oficjalnie jest w karcie wpisany jako XI wiek, i miecz znaleziony w Tychach. Oba znaleziska pochodzą z lat 30.
ale właśnie rogów, miecz wczesnośredniowieczny, charakterystyczny swoją budową, wskazuje właśnie na okres XI lub XII wiek. Mamy tutaj jeszcze w miarę wąskie jelce, nie tak długie jak wieki późniejsze. Tą przeciwwagę w postaci właśnie soczewkowatej głowicy rozwiniętą, którą tutaj możemy widzieć, że jest troszeczkę grubsza, która służyła właśnie przy zadawaniu cięć, przy fechtunku, by dłoń się operatora, właśnie takiego miecza, takiego właśnie wojownika, rycerza, nie męczyła. Przy tak długiej, bo 83-centymetrowej głowi mamy też wykształcony sztych, czyli mamy tutaj broń zarówno do rąbania, cięcia, jak i też do zadawania pchnięć. Miejsce znalezienia. W ogóle historia tego miecza możemy to przypisać do współczesnego, niemalże nowożytnego króla Artura. Według właśnie opowieści 1937 rok mężczyzna wychodzi, myśliwy, wychodzi z psem na spacer na łowę, gdzieś do lasu w okolicach Rogowa, gdzie dokładnie nie ustalono. Ówczesny WKZ, Wojewódzki Konserwator Zabytków, ówczesny, bo miał tą nazwę zupełnie inną na tym terenie Opolszczyzny, nie ustali dokładnie miejsca. Wychodząc na spacer, potyka się, znajduje, nie wiem, może wystaje z trawy, niczym Excalibur, wyciąga ten miecz i w 1937 roku oddaje jednemu nauczycielowi. Po roku czasu, w 1938 roku, inny nauczyciel z tej samej szkoły przekazuje służbom starożytności, służbom zabytków, ten miecz właśnie jako depozyt do muzeum. Od tego czasu ten miecz jest już notowany, opisywany. Jest właśnie opracowywany. Jest kłopot z tym mieczem podstawowy. On jest nietypowy jak na X wiek. Znamy oczywiście miecze wcześniejsze czy poprzedzające tą konstrukcję. Znamy właśnie gladiusy rzymskie, które są krótsze, rzadziej do sieknania, częściej do kłucia. Znamy potem wykształcone jeździeckie spaty, od których wywodzi się miecz średniowieczny. Znamy miecze karolińskie, ich budową, gdzie jelce są znacznie krótsze, sztaba tego jelca jest krótsza, jest też bardziej, jest grubsza, jest bardziej wydatna. Głowice są troszeczkę innej konstrukcji, są trójdzielne, wyglądają wtedy jak taka rodzaj takiej czapki korony, czegokolwiek takiego na w miarę płaskiej podstawie. Uchwyt na jedną rękę, zastawa, od razu od zastawy wychodzi zbrocze w centralnej części głowi, które ma usztywnić całą konstrukcję od rozmaitych przegięć, zgięć, czy uchronić od ewentualnych złamań. Mamy tutaj właśnie też wykształcony sztych. Miecze wcześniejsze, miecze znane dla X wieku i początku XI, ten sztych, właśnie ten wierzchołek jest bardziej zaokrąglony. Oczywiście znano też techniki pchnięcia, bo znane były te techniki znacznie wcześniej z fechtunku, z rodzajów walki, jakie prowadzili właśnie czy wcześniejsi wojowie. Niemniej tutaj już jest bronioznawcy, kierują się właśnie razem z postępem, z wyścigiem zbrojem ówczesnym, kiedy pancerze rozwijają się znacznie lepiej, mają znacznie lepiej chronić wojów przed bronią sieczną i kłującą. Nieustanne właśnie gonitwa jednych i drugich, jak przechytrzyć przeciwnika. I okazuje się, że ten sztych może być charakterystyczny dla systemu opancerzenia wczesnego, dla końcówki XI, początku XII wieku, kiedy pojawiają się lamelki, są bardziej wykształcone kolczugi, gdzie pancerz jest bardziej zwarty. I być może, że właśnie już wtedy szukano luk w całym tym opancerzeniu przeciwnika, właśnie poprzez bardziej ostry sztych tego miecza, tej głowy. Tutaj mamy typologię mieczy według Okszota i tutaj właśnie typujemy na typ 10A, ten nasz miecz znaleziony w Rogowie. Oczywiście w całym tym eposie, całej opowieści o rycerzach nam się właśnie przedstawia jako broń bardzo droga, dostępna tylko i wyłącznie nobilom, szlachcie, tym, których było na to stać, którzy mieli majątek taki, żeby właśnie pokryć wydatek na uzbrojenie i na opancerzenie. I właśnie jest takie spojrzenie, taki punkt widzenia, że przede wszystkim w miecze zaopatrzeni byli rycerze szlachta. Okazuje się, że jednak w tekstach, w literaturze, jak i też w ikonografii przemycane są inne informacje, że niejednokrotnie wojowie piesi z formacji tarczowników, tak jak mamy na drzwiach, na wrotach gnieźnieńskich,
okazuje się, że ci tarczownicy wyposażeni są w miecze. Wydawać by się mogło, że warstwa niższa w hierarchii wojskowej, teoretycznie uboższa, jednak ktoś przedstawił ich właśnie na tych wrotach wyposażonych w tego rodzaju broń. Czyli już w tym momencie mamy informację, że pomimo swojego szlachectwa, swojego właśnie jakichś takich szlachetnych pobudek, konotacji, czy właśnie kontekstu społecznego, mogłoby się wydawać, że zarezerwowany dla tych klas najwyższych, miecz jednak był też dostępny dla innych ludzi, dla uboższych i dla innych rodzajów broni. Drugim mieczem jest miecz znaleziony w Tychach w 1930 roku podczas budowy stadionu kąpielowego, tak ładnie nazwano właśnie ówczesny stadion ludowy przy ulicy Damrota. Z głębokości 1,5 metra wyciągnięto podczas tejże budowy z warstw piasku ten oto miecz. Miecz już taki właśnie w swoim rycie, taki bardziej gotycki, czy już taki trochę późniejszy, XIV-XV wiek. Jego całkowita długość to 110 cm i tam właśnie i 3 mm. Charakterystyczna konstrukcja dla tak zwanego miecza długiego. Duża przeciwwaga, czyli głowica. Jelce bardzo wydatne, bardzo długie, już też dla innego rodzaju niż ten miecz z rogowa techniki walki. Tu już zastawa odgrywa znacznie większą rolę. Ostry w sztychu, właśnie cała głownia od zastawy przez siłę aż po sztych, o bardzo to właśnie ostrym takim wykończeniu. Bruzda zbrocza sięgająca niemalże 3/5 długości całej głowni, rękojeść przystosowana do uchwytu jedną lub obu rącz, tak zwana, stąd nazwa właśnie ukuta miecza 1,5-ręcznego, czyli do walki zarówno pieszej, jak i walki z konia, poprzez rycerza już inaczej opancerzonego, już właśnie zbroja płytowa, większy rozwój tej techniki obronnej, ochrony właśnie właściciela poprzez zastosowanie płyt, zastosowanie właśnie większych zbrojników, karwaszy, tego typu właśnie elementów też naramiennych, barkowych. Znaleziony w Tychach, strzałka zaznacza punkt mniej więcej znalezienia nad rzeczką. Okazuje się, że patrząc właśnie na tą mapę, że miejsce depozycji tej broni jest mniej więcej w połowie drogi między Mikołowem, w którym to mieście znajduje się Gródek Stożkowy, jak i też w Bierunu Starym, gdzie znajduje się następny relikt Gródka Stożkowego, właśnie jakieś takie zamieszku typu Motte, cokolwiek takiego. Jest to szlak wiodący Kraków, Oświęcim, Gliwice, Wrocław. Być może, że właśnie w tym miejscu, gdzie jeszcze na początku XIV wieku znajdowało się taki przysiłek smolarzy, jakieś takie gospodarcze właśnie, niewielka sadywa ludzi właśnie nad rzeczką, być może w połowie drogi następuje zagubienie. Z jakiego powodu? Trudno powiedzieć. Z tym mieczem, ten miecz w opisach robotników, którzy to znaleźli, był samotny, bez jakichkolwiek rapci, okuć, bez trzewika, bez okucia tulej i pochwy. Od tak zagubiona sama właśnie broń. I bez rycerza, dokładnie to też. Coś, co było ówcześnie bardzo drogie, przy zakupie nie każdego było na to stać, na taki egzemplarz broni, zostało właśnie zagubione gdzieś nad rzeką. Możemy tylko właśnie spekulować, co jak do czego, czy ktoś właśnie w drodze, podczas zajazdu, podczas napaści. Trudno orzec, na przykład to jest pełne pole do popisu dla wyobraźni, na pewno nic nie odczytamy, jeżeli chodzi o kontekst, ponieważ na tych terenach znajduje się już kąpielisko i obiekty sportowe, które naruszyły warstwy i nie odnajdziemy żadnego drobnego przedmiotu, który mógłby nam wyjaśnić sytuację jego zagubienia. Przechodzimy już od ogółu do szczegółu. Zbliżenie na konstrukcję rękojeści tego miecza. Należy zaznaczyć, że właśnie według bronioznawców niektóre miecze można właśnie rozpatrywać właśnie w charakterze homogenicznym, jako broń
wykuta w pracowniach płatnickich, w pracowniach mieczniczych od A do Z, czyli od sztaby głowni po Jelce i rękojeść, i gdzie jeszcze wykonywano całą resztę, czyli rękojeść, etc., etc., oploty i tym podobne. Plus, i tutaj właśnie też głowica też była wykuwana. Ale wiele egzemplarzy broni, prawdopodobnie ten egzemplarz również skłania do innych refleksji, mianowicie takich, że były specjalizacje, wąskie specjalizacje warsztatowe konstruujące broń, w tym właśnie broń sieczną, gdzie kto inny robił, kto inny kuł głownię, był specjalista od głowni, kto inny kuł jelce, a kto inny kuł wytwarzał głowicę. W naszych zbiorach znajduje się właśnie znaleziska, to był depozyt jednego właśnie z darczyńców złożony z około 460-70 sztuk rozmaitych egzemplarzy wykonanych z metalu, gdzie w tym całym zbiorze jest kilka głowic znalezionych całkowicie samotnie bez miecza, a jednocześnie jedna z tych głowic miała ślady drzewca wypełniającego właśnie otwór na trzpień miecza, na trzpień rękojeści i zabite było z drugiej strony zaślepione gwoździem. Czyli jest to jakieś takie właśnie światło na to, że kto inny to wykonywał, a czasami znajdowało to też inne zastosowanie. Czy był to bezmian, czy był to zakończenie, czy tak zwana waga bezmianowa, waga rzymska. Czy była to jakaś pałka, maczuga, czy był to jakiś kiścień, czy też zakończenie jakiegoś cepa, trudno orzec. Reszta się nie zachowała, a cały układ został właśnie zakłócony poprzez wydobycie tylko tego jednego przedmiotu z otoczenia. Także już po prostu po śladach nie dojdziemy, co to mogło być dokładnie. Natomiast w tym przypadku możemy założyć, że kto inny wykonał głowę, kto inny wykonał głowicę, a kto inny jelce. Następny szczegół. W opisach, które właśnie zostały nam przekazane, zachowały się w naszych archiwach do dnia dzisiejszego, miecz ten jest przełamany na trzy części. Pomijam części luźne, takie jak jelce czy głowice, ale sama głownia jest przełamana w dwóch miejscach. I według opisów na głowni, może to już Państwo widzą, a jak nie, to za chwilę Państwu uwypuklę, na jednej właśnie stronie głowni zachował się znak, marka wykonawcy tego miecza, właśnie tego miecznika. Jest to właśnie ten punkt zachowany. Oczywiście możemy przypuszczać, że zostało to wykonane z kruszcu, ze złota, właśnie ten symbol krzyża, gdzie widoczne są dwa pełne niemalże ramiona, trzecie ramię szczątkowo zachowane, czwarte na tyle jest skorodowane, że reszta właśnie tej inkrustacji się nie zachowała. Jeszcze nie robiliśmy analiz. Jeszcze nie, tak, ale już wkrótce to zrobimy. Dokładnie. Także jak wystawa się zakończy i będziemy mogli bezpiecznie przewieźć ten eksponat do badań, no to wtedy zobaczymy, wtedy się wyjaśni, czy to jest wykonane z brązu, czy może, tutaj zaznaczam właśnie dużo cudzysłowie, z mosiądzu, który przypadkowo w tym czasie jednak uzyskiwano, ale przypadkowo, nie było to nic intencjonalnego, czy jednak ze złota. Chcielibyśmy, żeby to było ze złota, to wtedy by podniosło rangę tej broni. Oczywiście tutaj też liczne typy, z czym to wiążemy, ten nasz egzemplarz. I najbardziej nam przychodzi na myśl egzemplarz 16A, ten egzemplarz 16-16A. Mimo, że kształtem głowni przypomina 17 ze względu na swój ostry kształt, ostrą formę klingi, niemniej forma 17 nie ma zbrocza, natomiast forma 16 to zbrocze ma. I skłaniam się właśnie do tego typu 16A, że właśnie w tym typie ten nasz egzemplarz naszej broni został wykonany. No, tutaj należy dodać jeszcze a propos stanu zachowania, bo ona tak jest, głowia jest dosyć ostra. Natomiast tak, jak Państwo zauważyli, miecz, mimo wszystko korozja go troszkę zjadła. Więc no, być może on był troszeczkę, ta głowia mogła być szersza. Troszeczkę bardziej zaoblony, tak, nie taki ostry, tylko to się po prostu do naszych czasów nie zachowało, no i potem wiadomo, konserwacja. Dokładnie, też swoje zabiera. To oczywiście. Tym bardziej, że właśnie te krawędzie ostrze, one są cieńsze w głowni niż pozostała część głowni, niż ten pozostały właśnie ten rdzeń.
Tutaj właśnie nawiązując do kucia. Sama technika kucia miecza od wczesnego średniowiecza to była niemalże wiedza tajemna, wiedza, to wymagało bardzo wysokiego kunsztu i umiejętności, by splatać różnej jakby to nazwać trwałości, nie tyle, że trwałości, ale miękkości, surowce żelazne w jeden wspólny właśnie, w jedną wspólną formę, jaką była głownia, tak żeby zachowała swoją twardość, a jednocześnie elastyczność w walce, żeby od bele uderzenia czy zastawy nie pękało, a jednocześnie mogło przeciąć, odciąć czy przerąbać, czy to właśnie zastawy przeciwnika, czy jego osłony, zadając mu właśnie ból i cierpienie tymi narzędziami mordu i pożogi. Sami płatnerze, często trafiają się egzemplarze, w tym wypadku nasze egzemplarze, nie możemy powiedzieć, żeby były naprawiane, chociaż egzemplarz z Rogowa nasuwa się, czy on nie był do rękojeści, do wcześniejszych elementów, takich jak głowica i jelce, czy głownia nie była przełożona. Takie naprawy są znane właśnie z historii, są znane z egzemplarzy znajdowanych na rozmaitych stanowiskach archeologicznych podczas różnych badań. Były też odwrotne relacje, kiedy to na przykład dodawano, zdobiono jelce i głowice. Także zobaczymy właśnie, co pokażą następne nasze analizy nad tą bronią. Tylko musimy właśnie cały czas pamiętać, że są to egzemplarze w złym stanie zachowania, żeby jednak ich nie uszkodzić podczas transportu czy podczas samych analiz. Więc z Rogowa jest jakby lepiej zachowany. Tak, jest dużo lepiej, mimo że ma pęknięcie. Mimo że starszy, tak. Ma pęknięcie w części rękojeści. Tam ta sztaba tego czpienia jest pęknięta, przekorodowana. Niemniej cała reszta jest fantastycznie zachowana. No i oczywiście, z czym kojarzy się miecz? Z etosem społecznym, z rycerskością, oczywiście z tą prawością, czasami też z symbolem wiary człowieka. Miał też dodatkowe symboliczne znaczenie, bo niejednokrotnie ojciec przekazywał broń, miecz synowi. Tak też się zdarzało. Niejednokrotnie mówi się, że na przykład po mieczu po kądzieli, czyli ze strony ojca czy ze strony matki. A z drugiej strony, poza oczywiście też symbolem majestatu czy samego człowieka, czy też jak gasła linia, miecz łamano symbolicznie jako już zakończenie właśnie męskiego potomstwa, że już ta ród nie zostanie przedłużony ze strony męskiej. Tak też mamy jako symbolika niejednokrotnie u kronikarzy stosowana gwałtu wojennego, że na przykład ogniem i mieczem coś się wydarzyło, że na przykład karano kogoś mieczem. Zdarzało się właśnie tak, że miecz niejednokrotnie wykonywano nim wyroki śmierci. Znamy to od Rzymu, kiedy święty Paweł został ścięty mieczem, po wyroki właśnie do XVI-XVII wieku, gdzie też właśnie szlachtę ścinano mieczem, a ludzie niższego stanu dawali głowę pod topór. Oczywiście też się kojarzy tutaj właśnie jako ten miecz z obroną wiary, z czystością, z cnotami, niejednokrotnie właśnie w ikonografii. Mamy pokazaną, jako właśnie ten obraz takiej czystości, prawości i świętości miecz. Niejednokrotnie przy przedstawieniach świętej Barbary miecz jest czysty, nie jest zbroczony, nie jest zbrukany, mimo że to jest miecz, którym zadano jej śmierć. Tak obserwując właśnie niejednokrotnie te prezentacje, można dojść do takiego wniosku, że miecz był właśnie jako ten symbol ponad tej triumfującej, tej szlachetności. Zresztą tak zachowało się też do naszych czasów. No i też właśnie miecz jako też symbol krzyża tutaj w tym wypadku nam się z tą brutalnością krzyżacką zakonu teutońskiego kojarzy. Legendarną, tak, dokładnie. Ale z drugiej strony właśnie też historycy zaznaczenia to dobrzy bracia ze szpitala na Świętej Marii Panny, zdobywając trzew, wyrąbali mieczami wszystkich, prawda, którzy tam się napotkali, napatoczyli przy okazji. Różnie tak jest z tym nawracaniem na tą słuszną drogę. No i właśnie to jest tak, że miecze funkcjonują mniej więcej do XVI wieku. Mit miecza i jego potęga oraz trwałość niknie w dobie
właśnie broni palnej, kiedy zmieniają się sposoby walki, taktyki, zmieniają się pancerze, miecz przekształca się w zupełnie inną broń, która potem zaczyna triumfować na polach bitew. Broń palna wyklucza już ciężko opancerzonych rycerzy, których bardzo łatwo trafić z muszkietu, arkebuza czy innej broni miotającej. Już sami rycerze mieli kłopoty z kuszą, a co dopiero z bronią palną, która miała znacznie większą siłę przebicia. Pragniemy właśnie zakończyć naszą prezentację. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję również za to, że wszystko przedstawiliście. Parę pytań, co prawda mamy 19:15, ale to czas jest bardzo dobry. Bałem się, że gdzieś najmniej ze 2 godziny pociągniemy, bo nie wiedziałem, ile ty tych mieczy masz dokładnie, nie byłem pewny. Ale tam jeszcze do tych poprzednich mieczy, pan Łukasz gdzieś tam wspomniał, że te z epoki brązu nie służyły do fechtunku i zastawy i tym podobnych, więc właśnie to wyważenie nie było takie ważne, a jako, że było pytanie też o wagę, no to właśnie dopisał, że taki typu Mindelheim halsztacki miecz przy długości 85 cm pełnobrązową rękojeścią to około 1,5 kg. No to już takie porządne rzeczy. Tak, natomiast a propos jeszcze wagi, nasz miecz ze strzeli, ten taki pięknie zdobiony, waży niespełna kilogram. Z 960 gramów. Także no, tak. A co to właśnie? No jest krótszy, no, ale no, bo tak. Wiadomo, że ten, o którym pan mówił, no, to już jest też dosyć spory. Ten nasz zastrzelnik jest krótszy, no i ma niespełna kilogram. Dokładnie. A właśnie co do, tak wracając właśnie co do fechtunku, przynajmniej jeżeli chodzi o miecze brązowe, można się tak właśnie zastanowić, czy nie były stosowane do fechtunku czytając Iliadę. Odyseja, epoka brązu, gdzie właśnie ówcześni herosi, poza jednym z nich, który miał młot wykonany tam z wczesnego żelaza, reszta posługuje się przede wszystkim mieczem. Oczywiście są oszczepy, gdzie sam Hektor ginie od uderzenia oszczepu w gardło, natomiast są opisy, gdzie właśnie ta broń jest w jakiś sposób serwisowana w jakimś takim starciu. Tak, zresztą tutaj te ślady, traseologia, ślady jakby zużycia, ślady napraw właśnie tego ostrzenia. Tak, czy też ubytku w części sztychu. Tak, ale wiadomo też, że one były po odlaniu, były też wyżarzane. To znaczy, żeby wzmocnić głownię i te ostrza, one były wyżarzane i były też, mimo że to jest brąz odlany, one były też kute. Znaczy były w ten sposób, tak, wtedy struktura metalu się zupełnie zmienia, zagęszcza i po prostu taka głowia była mocniejsza. Kolega Sergiusz jeszcze zastanawia się, czy może dostępność mieczy dla klas niższych, a nie nobilitowanych wiązała się częściowo ze zdobywaniem i pozyskiwaniem broni od zabitych. Jest to możliwe, oczywiście. No, nie było zarezerwowane, bo na przykład znowu w innych miejscach, takich właśnie pól bitewnych, które są w jakiś sposób eksplorowane, bardziej nielegalnie niż legalnie, to znajdowane są obok broni obuchowej, tak jak właśnie topory czy pałki, znajdowane jest masa kordów, które były tańsze w produkcji i na przykład dla tarczowników czy ówczesnej piechoty wygodniej było w ścisku i zwarciu bić się czymś krótszym niż długim mieczem czy dłuższym. To zresztą pokazała historia, jak Rzymianie zaopatrzeni, wyposażeni, legioniści rzymscy wyposażeni właśnie w krótszą broń hiszpańską, to typu gladiusy, pokonali Galów, którzy mieli znacznie dłuższe egzemplarze swoich mieczy. W ścisku były mniej komfortowe, mniej przydatne do walki. Także jeżeli chodzi o przedstawienie formacji tarczowników, może po prostu chciano w jakiś sposób ich, nie wiem, wyróżnić, cokolwiek takiego. Ale znowu, jeżeli chodzi o zdobywania Niemczy przez opisy u Gala Anonima, tam znowu są piechurzy, którzy niejednokrotnie są wyposażeni tylko w miecz, nawet nie mają tarczy czy pancerza. Też coś takiego się zdarza. Może jest to związane ze zdobyczą wojenną. Jest to całkiem możliwe. Pan Tomek, to będzie myślę ostatnie już pytanie, które wam przekażę. Pozostałe gdzieś tam odpowiem jeszcze w komentarzach
Ale po pierwsze piszę taką rzecz, szacunek dla prowadzących zasiedzenie w pracy po 19, to chyba trzeba lubić. Tak, tak, zdecydowanie. Niestety taki żywot archeologa, wielu i muzealników, wielu zna to bardzo dobrze, ale jeszcze wcześniej bardzo fajne pytanie zadał, nie wiem czy będziecie w stanie, bardzo drogie w cudzysłowie. No, czy jakoś jesteśmy to w stanie odnieść rząd wielkości kosztu takiego miecza do dochodów cen produktów z takiego okresu? To znaczy koszty samego ekwipunku są zachowane w takim jednym z itinerariów jednego właśnie z możnowładców do Ziemi Świętej, który właśnie wylicza wszystko od kosztów ekwipunku po koszty samej podróży. Zapomniałem teraz jak to jest, ale są dostępne właśnie takie wyliczenia, ile co mniej więcej kosztuje. Tak, tak, tak. Także to jest właśnie też bardzo fajnie zaznaczone w rozmaitego typu opracowaniach numizmatycznych, które szacują właśnie, zajmują się samą relacją pieniądza oraz siłą nabywczą ówczesnych denarów i innych właśnie jednostek mienniczych, ale właśnie to itinerarium wylicza, ile co mniej więcej kosztuje. Także można by było sobie w jakiś sposób oszacować. Nie jestem w stanie teraz tak z głowy tego przytoczyć. Może ktoś, kto nas ogląda, jest w stanie taką informację znaleźć w momencie, gdy my będziemy się żegnać, bo teraz... To podobno na przykład pomocniczych historii tego typu właśnie rzeczy, cenniki z epoki są zawarte. Także tam też właśnie, jeżeli jest jakaś taka właśnie książka, to nauki pomocniczej historii... Czasami tych krzyżackich, tam są też takie... Też spisy, są. Spisy na przykład kosztów wojny. Kosztów tam też, ile co kosztuje. Ile co kosztuje. To nawet nie pamiętam, ale nasza koleżanka, którą tu pozdrawiamy, Ewelina Imioczyk, która kiedyś wystawę w 2017 roku, z kolei te nasze dwa miecze nagie, Rogów i Tychy były prezentowane na wystawie Rekonstrukcje przeszłości Ślązacy pod Grunwaldem. I ona też popełniła tekst właśnie do Archeologii Żywej. Było tam właśnie coś, nie jestem pewna, czy tam akurat było szacunek, że miecz tyle, natomiast były tam takie właśnie, ile żołd, ile tam coś tam, być może tam też jest to wspomniane. Tak, poza tym to jeszcze jest inna rzecz, że w średniowieczu możemy się spotkać z taką szybszą produkcją, tak jak w przypadku właśnie Zakonu Krzyżackiego, czy coś, kiedy oni więcej tej broni wykonywali i one były troszeczkę pośredniejszej jakości, przynajmniej dla masy, dla żołnierzy. Więc ta relacja ceny, załóżmy, broni siecznej może być inna niż te wykonywane jednostki, te egzemplarze luksusowe, te lepsze dla VIP-ów. No tak, także tutaj też właśnie może to być niejednorodne, bo ja tam się da się, że nierówne nożowi, a miecz mieczowi, także to mogą być różne właśnie ceny. Super, super. Nie chcę już dłużej przedłużać, żebyście właśnie nie siedzieli w tym zabieganym świątecznym okresie. Oczywiście możecie, jeśli macie pytania, drodzy widzowie, i chcielibyście się dowiedzieć czegoś jeszcze więcej na temat nie tylko mieczy, ale najcenniejszych ogólnie zabytków Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, to jest właśnie, Beato, teraz ten moment, żebyś się popromowała trochę. Dobrze, to w takim razie, Radku, dziękuję Ci bardzo. Tak, będziemy promować. Wystawa Najcenniejsze ma też swój katalog, taki tutaj pokazuję, nie wiem, czy widać. Widać? Widać katalog? Tak. Katalog za jedyne 23 zł. Przepiękne naprawdę zdjęcia. O, tutaj mam zdjęcie nawet tego jednego z mieczy. Krótkie opisy, ale jak ktoś chce mieć miecz nasz w domku, to przynajmniej będzie mógł mieć na pięknym zdjęciu. Wystawa i katalog autorstwa mojej koleżanki Doroty Podymy, którą tutaj też serdecznie pozdrawiamy. Wystawa, finisarz wystawy 2 stycznia. No zapraszamy serdecznie, bo oprócz mieczy mamy tam naprawdę dziesiątki cennych i najcenniejszych naszych zabytków. Od multanek Strzeczyc, które są bardzo naszym wybanakiem najcenniejszym. Tak, poprzez naczynie z najstarszym pismem. Oczywiście, naczynie z napisem najstarsze rolnicznym z dziedzic naczynie. Tutaj z monety też mamy, różne piękne. Czekam z ciska z epoki brązu, tutaj też Kamil Nowak. Dziękuję bardzo jeszcze raz Kamilu za to, że się zająłeś tym naszym cackiem i zawiązłeś do dalekiego Budapesztu. Więc naprawdę zapraszamy.
Będzie jeszcze oprowadzanie. Tak, będzie oprowadzanie jeszcze. Tylko spojrzę na kalendarz, chyba to będzie drugie. Drugiego na pewno stycznia finisza. Tak. Finisarz to będzie to końcowe oprowadzanie. A jak wystawy nie będzie, no to katalog jak najbardziej. Jesteśmy otwarci na pytania. Gdzieś tam są nasze adresy mailowe, więc jeżeli Państwo macie jakieś pytania, to zapraszamy też do współpracy, może jak będziemy coś prowadzić. Dokładnie. No i mamy nadzieję, że już za czas jakiś doczekamy się tej naszej właśnie stałej wystawy, gdzie będziemy mogli wszystkie te nasze cuda prezentować. Także to, żeby wtedy by się znalazło to na stałej wystawie. A póki co jest to właśnie dostępne przy takich okazjonalnych, czasowych. No też się chwalimy w czasowych wystawach, jak najbardziej. I asortyment. Dobra, wszystko fajnie powiedziałem. Czy jeszcze kogoś chcecie pozdrowić albo coś takiego? Wszystkich słuchaczy, ciebie Radku też pozdrawiamy za to, że wam umożliwiłeś ten występ. I ten kontakt właśnie z nami. Myślę, że wszystkim naszym kolegom, koleżankom, którzy też jakby i tym wszystkim specjalistom, którzy nam towarzyszą w naszym życiu. Tak jest, że bez nich to nie dałoby rady, bo fantastyczne informacje teraz oczywiście możemy dzięki nim uzyskiwać. Także ja też pozdrowię mojego syna, trochę prywaty. Mam nadzieję, że mnie ogląda. I mamy. Jarku, ty kogoś? No, oczywiście bliskich. Przede wszystkim żonę, która mam nadzieję, że zakończyła już pracę i może poświęcić właśnie czas przed komputerem nie tylko na pracę, ale też na oglądanie mnie razem z córą. I rodziców, którzy też zawsze gdzieś dopingują, kibicują i w pracy zawodowej. Także i wszystkich przyjaciół. Super, super. Wielkie dzięki. Teraz jeszcze chwila ode mnie, drodzy widzowie. Nie odchodźcie. Oczywiście, jak zwykle zachęcam, najnowszy numer Archeologii Żywej jest cały czas w sprzedaży. Jeszcze przez chwilę będzie. Tam też właśnie możecie odnaleźć artykuł Jarka na temat dwóch mieczy, o których opowiadał, jeśli tego było wam mało. Oczywiście pozdrowienia i podziękowania dla wszystkich profili facebookowych, które zasadniczo promowały nasze spotkanie gdzieś przed tym wydarzeniem, czyli były to profile Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, oczywiście, które jest również współorganizatorem naszego spotkania, profil Pradzieje Ziem Polski, Średniowieczna Polska i Zwiadowca Historii Widziałem, który też nas ogląda jak zawsze, podobnie jak Pradzieje Ziem Polskich. Jak zawsze też szybkie podziękowania dla prenumeratorów, którzy niedawno dołączyli do naszego zacnego grona. Było to całkiem sporo osób od ostatniego spotkania. Były to trzy panie Agnieszki, Laura, Kinga, Ada, Sabinę, Monika, Joanna, Iza oraz panowie Bartosz, Piotr, Artur, Łukasz, Paweł, Marcin, Dominik, Piotr, Mirek, Bartosz, Krzysztof, Andrzej, Marek, Marcin, Jakub, Andrzej, Mirosław, Wojciech, Dariusz, Ireneusz, Emil, Marek, Jarosław. Pani Renata jako jedyna zamówiła sobie prenumeratę od razu, dwie Archeologii Żywej i Odkrywcy i z jakiegoś powodu bardzo dużo osób zamawiało znowu Odkrywcy. Najpewniej im się kończyła roczna prenumerata, więc to nadrabiali. Bardzo nam cieszymy się z tego powodu, że chcecie czytać kolegów z Odkrywcy. Jest to nasza zaprzyjaźniona redakcja, ten sam wydawca zasadniczo. Ale jeśli będziecie zamawiać więcej Archeologii Żywej, to na pewno się nie obrazimy. I to zasadniczo tyle. To, tak jak powiedziałem na samym początku, jest ostatnie spotkanie w tym roku kontekstowe. Wracamy 13 stycznia 2020 roku. Na tym spotkaniu też podsumujemy miniony, a aktualnie jeszcze bieżący rok. Archeologicznie będzie ogłoszenie wyników plebiscytu na archeologiczne sensacje, który jest przygotowywany. Myślę, że po świętach powinien się pojawić formularz i odpowiednia podstrona na naszej stronie z nominowanymi. Jeszcze ustalamy ostatecznie, kto się załapie, kto się nie załapie, ale liczymy, że wszyscy będą zadowoleni. Na pewno ktoś nie będzie, ale wiadomo, nie w stanie dogodzić wszystkim. Panie Irku, co w nowym roku? W nowym roku już mamy po prostu od gości i planów i tak dalej. Mamy tutaj też świetnych dzisiaj gości, którzy na pewno z chęcią jeszcze wystąpią nie raz, jeśli tylko zdarzy się okazja. Mam taką nadzieję przynajmniej. Bardzo dziękuję też wam oczywiście, Beato, Jarku, że byliście dzisiaj z nami. I myślę, że to chyba wszystko.
jeszcze się patrzę na moje notatki, które od jakiegoś czasu udaje mi się czytać. Na początku zawsze to był problem, wszystko sobie zapisywałem, a i tak zapominałem o przeczytaniu tego, co trzeba było przeczytać, ale człowiek się w końcu wyrabia. Pani Tamaro, niestety miesiąc bez kontekstu, jakoś damy radę, będziemy wam podrzucać jakieś inne materiały przez ten czas spokojnie, nie będziemy porzucać całkowicie aktywności na Facebooku, więc tak jest, wszystko. To teraz machamy. O, muszę sobie tu, o tak. Trzymajcie się, szanowni państwo, zdrowi i wesołych świąt oczywiście. Wesołych świąt. Szczęśliwego nowego roku. Tak jest.